Tytuł kursu: Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Temat: Wybór formy opodatkowania przez przedsiębiorcę. Dzień dobry. Planuję założyć działalność gospodarczą i muszę wybrać formę opodatkowania i sposób prowadzenia księgowości. Czy u Państwa mógłbym się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć? Oczywiście. Co planuje Pan otworzyć? Na początek myślę o jednoosobowej działalności gospodarczej. Jaką formę opodatkowania powinienem wybrać? Wybór formy opodatkowania trzeba uzależnić od profilu działalności, wysokości planowanych przychodów i kosztów, czy możliwości skorzystania z ulg. Przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej 18 lub 32% lub jednolitej 19% stawki podatku, tak zwanego podatku liniowego, bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania, kartę podatkową lub ryczałt z przychodów ewidencjonowanych. Czym się one różnią między sobą? Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może płacić podatki przy zastosowaniu ogólnej skali podatkowej, czyli w tej chwili 18 lub 32%. Opodatkowanie to jest przyznawane automatycznie i nie trzeba zgłaszać go do Urzędu Skarbowego. Dochód do opodatkowania oblicza się tu odejmując od przychodów koszty ich uzyskania. Wszystkie te pozycje należy wykazywać w ewidencji. 18% podatku płaci się przy dochodach do 85 528 zł, natomiast 32% powyżej tej kwoty. Przedsiębiorca korzystający z tej formy opodatkowania może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i korzystać z ulg podatkowych. Może mi Pani powiedzieć, jakie są zalety podatku liniowego? Oczywiście. Zalety podatku liniowego to przede wszystkim stała bez względu na poziom dochodu stawka podatkowa wynosząca 19%. Może więc okazać się, że jeżeli przedsiębiorca będzie osiągał wysokie dochody, zapłaci niższy podatek niż miałoby to miejsce przy opodatkowaniu według skali. Następnie prosta forma liczenia bez potrzeby uwzględniania kwot wolnych od podatku, progów podatkowych. Wybór podatku liniowego nie wyklucza możliwości uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy, które są rozliczane według skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym. Wreszcie ostatnia zaleta to możliwość wyboru sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy po spełnieniu ogólnych wymagań zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, miesięczne, kwartalne oraz w formie uproszczonej. A teraz powiem Panu, co to jest karta podatkowa. Karta podatkowa stanowi uproszczoną, a zarazem wygodną formę dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Nie wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej w zakresie podatku dochodowego. Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z koniecznością płacenia każdego miesiąca stawki podatku w wysokości ustalonej na dany rok przez naczelnika Urzędu Skarbowego. A teraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest on zarezerwowany dla wybranej grupy przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać m.in. właściciele punktów gastronomicznych, robotnicy budowlani, agenci turystyczni czy przedstawiciele wolnych zawodów. Podatek obliczany jest od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty. Przedsiębiorca nie może skorzystać także z odliczeń i ulg. To bardziej skomplikowane niż sądziłem. Myślałem, że będę mógł na początku poprowadzić księgowość na własną rękę. Ale chyba nie jest to najlepszy pomysł. Prowadzenie księgowości na własną rękę jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Nie wymaga określonego wykształcenia czy certyfikatu. Wiąże się jednak m.in. z koniecznością poszerzenia wiedzy dotyczącej księgowości oraz samodzielnym sporządzaniem i przechowywaniem dokumentacji. Większość przedsiębiorców jednak decyduje się na wykupienie usługi księgowej w specjalistycznej firmie. To w takim razie, gdybym zdecydował się, by to Państwo poprowadzili mi księgowość, na jaką pomoc mógłbym liczyć z Państwa strony? Wyręczymy Pana w takich czynnościach jak prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, przechowywaniem dokumentacji księgowej. Oprócz tego otrzyma Pan wsparcie merytoryczne naszych księgowych. Widzę, że skorzystanie z usług biura rachunkowego oznacza dla mnie same korzyści. Przede wszystkim wygodę i oszczędność czasu. To prawda, tak jest. Jeśli zdecyduje się Pan, zapraszam do biura. Dopełnimy wszelkich formalności. Do widzenia Panu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.